Witam serdecznie. Dziś będzie wieczorne zamykanie drobiu. Jest godzina 18:55. Tutaj już wpędzam. No trochę wcześniej, no ale jak one o 5:35 są wypuszczane, nieraz o 6, no to tutaj sobie chodzą rano, łapią muchy, no a wieczorem je wpędzam, no tak gdzieś o tej godzinie. Kaczki to łatwo wchodzą, tam większość to już powchodziło, no ale kaczki to szybciutko. Jedna za drugą. Sami za chwilę zobaczycie, bo tutaj stąd jeszcze nie było chyba wieczornego zamykania drobiu, no coś takiego. Jeszcze stąd nie nagrywałem. Tutaj te jeszcze kopią, ale wszystko pomału wejdzie. Barany już są przypędzone. One ogólnie są tam wypuszczane na łąkę, no żeby... Tutaj wchodzą. Jeszcze te dwie. Żeby kurom tutaj nie jadły, bo kury tu dostają jedzenie. No tutaj też mogę, ale tam może nadepnąć, czy coś, no wiadomo, zrobić temu zwierzęciu. Także tam są puszczania, sobie od drugiej strony wejdę, bo tutaj... No i tu pomału już sobie wchodzą. Muszę od drugiej strony, bo tak to wszystkie nie wejdą. Żeby tam i na końcu nie wyszły. Dobra, są. To wchodźcie. Z tych kochinów to będzie chyba parka. No fajnie. Idealnie następny rok. Będą na pewno młode z nich. No i tam widzicie. Szybko wchodzą bez żadnego problemu. Kury, wszystko, kaczki, gęsi. Tu ten kogucik, zielonuszki kuropatwianej. No. No wchodźcie. Jeszcze tutaj mi wyszła. No. Niech wchodzą. Te młode na samym końcu. No i dobra, już wszystkie prawie weszły. Także tak tam wygląda to. Małe zamieszanie jest, bo tutaj trochę mały kurnik, no ale wystarczający w miarę na to wszystko. Dwie grzędy sobie tutaj zamknę. Dobra. Ja sobie przejdę od drugiej strony, no i tam pokażę wam wszystkie zwierzęta w kurniku. Jeszcze zanim to tutaj przypiórki już wniosłem do środka, tam do bory, bo na noc je wnoszę, a rano wyciągam na świeżą trawkę. Tak jak widzicie tutaj, nie skosiłem specjalnie dla nich, żeby sobie jadły, no i grzebały. Otwieramy. No i wchodzimy. No i tutaj wszystko jest. Pościelimy im dzisiaj, bo tutaj miały trochę mokro. A teraz to sucho. Dzisiaj 10 jajek było od nich. Także wszystko weszło. Perliczki na samym górze. Trochę ostrość nie może złapać. Miga, no ale niech będzie. Także tak u kur. Jeszcze pokażę wam u gołębi i o przepiórek. No i tutaj jeszcze chyba wrócimy. Bo barany to same sobie wchodzą na noc, kiedy chcą. Tutaj. Także one mają fajnie. Bo ja ich nie zamykam. Jak chcą, to wchodzą. Tam gołębie są na samej górze. Tutaj już zamkłem. No i tutaj tak od drugiej strony. Tutaj 5 tych, 3 prawdopodobnie te Budapeszty. I 2 te plery przeniosłem na dwór. Tam skrzydła związałem. Dzisiaj akurat tak gdzieś około 12. Nie 12, tak 13-14. No i założyłem wszystkim gołębiom te znaczniki zielone. Pocztowym, jak i ozdobnym. No i tutaj wyczyściłem im, ale będę im bardziej czyścił. No i tutaj im pszenicę dorzucę. Żeby miały czysto, bo tam im się kleiły po łapach. No i tutaj też trochę dzisiaj poczyściłem, poskrobałem. Tu będę musiał jutro wyczyścić, żeby miały jakoś czysto. Także tak u gołębi. O drugiej strony je tam zamknę jeszcze. I jeszcze dopowiem, że założyłem na tą górę, tutaj koło gołębi, jedno siodełko jeszcze. No i tu drugie jest, ale to stare, te nowe. O, przepiórek to tak wygląda. A gołębie tu sobie siedzą. Jeszcze tam na górze. To jest mój czy nie mój? Daleko nie widzę, ale chyba mój. I sobie będzie. On za chwilę sobie wejdzie, bo gołębie to trochę później.
Także są tutaj przepiórki. Ja zapalę wam światło, żeby było widać. 10 tych, 2 i 10 również chińskich. Jak było, tak jest. Wszystkie są. Zależy, na noc im zapalam światło, jak jest zimno. No ale tak to nie, bo im tutaj gorąco w tym. Ja to oczywiście tutaj na górę jeszcze, żeby nie wyskoczyły, bo te małe to wyskakują. Także tak u nich. Ja dzisiaj akurat zgaszę im, żeby nie było im za gorąco. No i rano oczywiście je na trawkę tam przełożę. Także to na tyle, jeśli chodzi tu o tych przepiórek. Jeszcze dwa tam siedzą. Te pocztowe mieszańce. Ale ładne, sąsiada też latają. No i te tutaj, to je później zamknę, bo no wiadomo, jak to u gołębi. One później wchodzą, także ja sobie jeszcze do kur przejdę. Także to na tyle z wieczornego zamykania drobiu. Wszystko wam pokazałem. No i tutaj kończymy. Także trzymajcie się, no i do następnego. Siemanko.